napisał Marcin Różycki. To jest w sumie, nie wiem, czy znany, czy nieznany, chyba nie do końca jednak w Polsce znany pieśniarz, ale ważny, ważny dla Lubelszczyzny, ważny dla mnie osobiście. Dawid pewnie też zna. O, to jest dobry moment za to, że brzmimy w miarę dobrze. Znaczy, no nie za nasze umiejętności, co prawda, ale za nagłośnienie odpowiada niezastąpiony Dawid Gębala. Warto zauważyć, świetny pieśniarz, także jakbyście widzieli we Wrocławiu, a mieszka we Wrocławiu, więc jest może taka szansa, plakaty. Idźcie, posłuchajcie Dawida. Ja posłuchałem. Widzicie, jest tutaj. Czyli pewnie mi się podobało. Nie wiem, czy jestem jego psychofanem, ale tolerujemy się. Uba, bo się wyda. Także tak, korzystając z okazji, zapraszam na koncerty Dawida również. Piosenka nazywa się Erotyk z zakiosku i jest opowieścią o czym? Myślę, że ci, którzy się wsłuchają, to z pewnością złapią, o czym jest to opowieść. O Dawidzie. Czy w oryginalnej Dawidzie? A co? Piotrek gra, a co chcesz zagrać? Mogę ci tak. No to a dogadacie się? Nie wiem, może. Nie wiem, czy dwie takie. No dobra, chodź. Ale to by było... Więc spontanicznie Dawid stwierdził, że chce. My mówimy Dawidzie, chodź. To będzie szaleństwo, bo nie planowaliśmy tego. To nie jest nieplanowane planowanie. Przez świętych zniesławionym, gdzie honor mój dostojny drżał chłodem obnażony, do chwili, kiedy usta jak wiosna resztki śniegu stopiły z gór, a płomień wznieciły w krwioobiegu. Jaskółeczko, panno lotów niewysokich, rozwiń skrzydła, wtedy łatwiej jest na boki. Jaskółeczko, panno lotów niewysokich, rozwiń skrzydła, wtedy łatwiej jest na boki. Białe wino w dłoni spijałaś niespokojnie, by kropli nie uronić, a niebo drogą mleczną bezkresnie pulsowało. Strawiłaś ostatecznie wewnętrznie obce ciało. Jaskółeczko, panno lotów niewysokich, rozwiń skrzydła, wtedy łatwiej jest na boki. Jaskółeczko, panno lotów niewysokich, rozwiń skrzydła, wtedy łatwiej jest na boki.
Tak.